Jakbym był radnym, zagłosowałbym za. Tak w gorącej debacie prezydent Grzegorz Kiób przekonywał do przyjęcia uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na promocję miasta przez KKS Siarka Tarnobrzeg. Formalnie chodziło o 200 tysięcy złotych, ale tak naprawdę o być albo nie być koszykówki w Tarnobrzegu. Po raz kolejny szansę dostał sport, ale może już ostatnią. To były nerwowe godziny w życiu tego człowieka, Zbigniewa Pyszniaka, prezesa, menedżera i trenera, ambasadora sportu w Tarnobrzegu, jak określał go radny Stanisław Uziel. Sprawa przyznania drużynie KKS Siarka 200 tysięcy złotych w 2016 roku stanęła pod znakiem zapytania. Powód? Dwie komisje wypowiedziały się w tej sprawie negatywnie. Zarówno Komisja Finansów, jak i Oświaty nie chciały dawać kolejnych pieniędzy na zawodowy sport. Pasmo nieszczęść, zamiast Hossy typowa Bessa. Kiepsko grają, blado wypadają, to żadna reklama dla miasta, a antypromocja. Tak przekonywał radny Waldemar Stępak. Podczas wymiany słów padały też te najostrzejsze. Ta szansa, która była dana koszykówce, uważam, że absolutnie nie została wykorzystana. Ani pod kątem promocji miasta, bo słyszymy, że ta promocja to nawet i 8 milionów by kosztowała. Możemy wirtualnie mówić o wielu kwotach i tak dalej. Jakie realne korzyści to przyniosło tutaj? Mówiliśmy o inwestorach, mówiliśmy o miejscach pracy, nic to nie dało. W walce o dodatkowe środki dla koszykówki świetnie realizowane było hasło „Wszystkie ręce na pokład”. I tak po jednej stronie barykady stanęli wszyscy trzej prezydenci: Norbert Mastalerz, Jan Dziubiński i Grzegorz Kiób. Byli na wtorkowej sesji zawodowymi obrońcami Zbigniewa Pyszniaka. W walce na słowa padały te najmocniejsze argumenty. To młodzież tarnobrzeska, proszę Państwa, bo może radni nie wszyscy o tym wiedzą, uczestniczy w finałach rozgrywek krajowych, zajmując wysokie miejsca. Zawsze są praktycznie co roku w pierwszej czwórce. I tych sukcesów by nie było na szczeblu krajowym, że młodzi ludzie w Tarnobrzega potrafią zdobywać tak wysokie pozycje na arenie krajowej. Gdyby nie było drużyny, która jest wzorcem, na której się mogą wzorować, na której mogą się przyglądać i uczyć tej dyscypliny sportu. Co z tego, że przyjdą ci młodzi dzieci, jak ci rodzice nie będą mieć pieniędzy, żeby ich utrzymać? Nie mają już tych pieniędzy, wyjeżdżają za granicę, kolejni nauczyciele będą tracić pracę. To jest naprawdę sytuacja dramatyczna. Jest podawane przykłady. Warszawa nie ma ekstraklasy. Poznań nie ma, Łódź nie ma. Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg to dla jednych najlepsza forma promocji, dla innych możliwie najgorsza i najdroższa. Kwota przeznaczona na koszykówkę horrendalna albo wyważona. Ja mam wątpliwość, czy tutaj mówimy o sporcie, czy mówimy o biznesie. Bo władze spółki koszykówki to takie pieniądze zarabiają właśnie na takich klubach jak tutaj Tarnobrzeg i tak dalej. Mieliśmy w historii już takie sytuacje. Stalowa Wola to samo robił Jarosław i wiele innych miast. I wszyscy się z tego wycofali, bo ile miasto może co roku dodawać? Ile możemy wydawać tych pieniędzy publicznych tak lekką ręką, bo coś lubimy? Każdy ma swoje zdanie, proszę Państwa. Ale pomóżmy jeszcze ostatni raz. Zobaczymy, co się będzie działo. A nie bądźmy grabarzami, bo młodzież nas ogląda, a młodzieży chodzi bardzo dużo, proszę Państwa, na oglądać koszykówkę. Jest to coś wspaniałego. Gdyby na przykład nie wyszedł, to tak przewrotnie mówię, następny sezon, to przynajmniej nie zniszczymy dzieciakom klubu koszykarskiego, bo nie będzie oznaczało, że wylądujemy na samym dnie i trzeba będzie zakładać nowy klub i od trzeciej ligi zaczynać, tylko po prostu wylądujemy sportowo w pierwszej lidze, zaprzeczając teorii o tym, że z PLK, z Tauron Basket Ligi się nie spada. A... Językiem uwagi, który przesądzi o wynikach głosowania radnych, miała być tarnobrzeska młodzież. Młodzi koszykarze potrzebują dobrych wzorców. Sławomir Partyka przekonywał, mają równać do najlepszych. Nie wolno podcinać im skrzydeł, dodawał z kolei Norbert Mastalerz. Radni wielokrotnie stawali na mównicy i dodawali kolejne argumenty za i przeciw. Prezes Pyszniak przemówił raz. Tauron Basket Liga to dobra reklama miasta. Dowód? Siarka Tarnobrzeg będzie w NBA kilka lat. Wszystko za sprawą byłego koszykarza Siarki Przemysława Karnowskiego. Ja to robię za darmo. Ja robię pasję dla ludzi w Tarnobrzegu. A my, ja tu siedząc, jestem raz w roku na sesji. I czasami pewnych rzeczy nie rozumiem. Dobrze, że nie jestem w polityce. Bo ja, proszę Państwa, robię to dla mieszkańców Tarnobrzega. Dla mieszkańców, jeszcze raz mówię, Tarnobrzega. A nie dla siebie. Nigdy nie prosiłem o żadne sprawy swoje prywatne. Nigdy nie prosiłem. Żyję z czego innego.
dokładam swoje pieniądze, będąc trenerem za darmo, będąc prezesem za darmo, będąc menadżerem za darmo, wszędzie jeżdżąc za darmo, wykładając swoje pieniądze. Pierwszy raz to oficjalnie mówię po 15 latach, bo po prostu jestem niektórymi słowami zdumiony. Jak ja bym był radnym, ja bym zagłosował obiema rękami za tym, żeby te pieniądze, te 200 tysięcy złotych na klub koszykarski się znalazło. Dajmy jeszcze jedną szansę panu prezesowi. 9 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 6 było przeciwnych, 5 wstrzymało się od głosu. Koszykówka została ocalona. W tym sezonie może być sponsor strategiczny. Jest duża szansa, że zostanie nim przedsiębiorstwo PGNiG. Kolejne pieniądze obiecał też Urząd Marszałkowski. Łączna kwota dofinansowania następnego sezonu w Tauron Basket Lidze przez miasto będzie wynosić 500 000 zł. Ale to może być już ostatnia szansa dla drużyny Zbigniewa Pyszniaka i jego samego.